Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cześć na wtorek. Nie jak poganie. Przeczytaj 1 Tesaloniczan 4, 4-5, jakie przesłanie znajdujesz w tych wersetach. Co mówią ci one osobiście? 4, 5. Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Nieznamiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Choć filozofowie moralności, wspominani w lekcji trzeciej, atakowali wiele form nadużyć seksualnych w czasach Pawła pogańskiego społeczeństwa, jako ogółu przejawiało niewielkie ograniczenie w sferze seksualności. Według znanego starożytnego mówcy pogańskiego Cycerona, gdy ktoś uważa, że młodym powinno się zakazać romansowania nawet z kurtyzanami, uchodzi niemal powszechnie za dziwaka. Jego pogląd jest przeciwny nie tylko swobodzie panującej w naszych czasach, ale także zwyczajom i przyzwoleniom naszych przodków. Kiedyż bowiem coś takiego nie było powszechną praktyką, kiedy spotykało się z napiętnowaniem, kiedy było zakazane. We współczesnym świecie wielu traktuje wszelkie ograniczenia w sferze seksualności jako niedopuszczone. Tacy ludzie są zdania, że wersety takie jak 4, 4-5 mają odnosić się co najwyżej do innych czasów i miejsca. Jednak świat starożytny nie był bardziej powściągliwy seksualnie od współczesnego świata. Przesłanie Pawła na ten temat było wtedy równie niechętnie przyjmowane przez społeczeństwo, jak dzieje się dzisiaj. Radą apostoła na problemy seksualnych nadużyć są słowa: żebym umiał każdy z was naczyniem swoim władać. Podstawowe znaczenie wyrazu przetłumaczone jako władać oddaje słowo posiadać. Znaczenie wyrażenia posiadać swoje naczynie nie jest jasne. Jeśli przez naczynie Paweł rozumie kobietę, żonę, co było dość powszechne w starożytności, to znaczy, że każdy mężczyzna powinien umieć w poszanowaniu swoje małżeństwo, aby uniknąć seksualnej rozwiązłości. Większość współczesnych tłumaczy przyjmuje, że słowo naczynie odnosi się tu raczej do ciała mężczyzny. W takim przypadku posiadać swoje naczynie znaczyłoby panować nad swoim ciałem. Tak czy inaczej, apostoł wyraźnie przeciwstawia się moralnej rozwiązłości panującej w jego czasach. Chrześcijanie nie powinni postępować tak jak poganie. Zaniżone normy moralne przyjęte w społeczeństwie nie są normami dla wierzących. Seks jest święty, odłączony do użytku wyłącznie w małżeństwie, które jest trwałym związkiem mężczyzny i kobiety. Jak Paweł wskazuje, seksualność nie może być traktowana jako sprawa drugorzędna. Gdy wypacza się ją, narusza normy ustalone przez Boga, staje się ona nieuchronnie niszczącym. Kto z was nie widział w życiu innych, a może i we własnym życiu, rujnujących skutków nadużycia tego daru? Dziękuję.